bo pytacie mnie ogólnie ostatnio coraz częściej, jak być skutecznym na Instagramie bądź na innych social media, right? Po co założyłem leginsy? Już ci tłumaczę. Leginsy są na wysokości pępuszka, nie niżej. Jeżeli założy się niżej, wtedy wyjdzie po prostu na światło dzienne to, że masz tam fałdkę, a tego nie chcemy. Co teraz robimy? Stając na nodze, która profilem łapiemy pośladkowy wielki i robimy coś w ten sposób, uwaga, stajemy na tej nodze napięcie i tak. I teraz jest napinka i do końca ciśniemy, o. I można pozować. I z tej perspektywy rżniemy ostre lachy. Pamiętajcie o tym. Jest nieźle, nie? Dzięki. Zaprezentować taką wizję siebie, że jakby dbasz o środowisko, wiesz, jesteś bio, eko, retro, wege i w ogóle. Teraz zobaczcie, bo tu trzeba chwilę pomyśleć, nie? Jeżeli masz plastik tam, papier, szkło i coś tam, to papieros do czego zmierza, powiedzcie mi? Do coś tam, tak jest. Nowym i modnym trendem jest układanie ust w takie rozleciałe wary. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest takie co... Najważniejszy jest tu, to jest ten element, tutaj twarz o czaszki w tym miejscu. Tam. I on robił tak. Właśnie, bardzo istotna rzecz. Jeżeli już celujemy w tą stronę, że robimy jakieś tam, powiedzmy, że ćwierć inteligenckie posty, o nazwie, że czytanie wzmacnia moją duszę, moje serce pompuje zdrowa, inteligencka krew. Bo tak też można, ale warto tutaj użyć cytatu. Na przykład Marilyn Monroe jest świetny. Widziałem już 30 tysięcy razy ten sam. Brzmi on tak. Jeżeli nie akceptujesz mnie, gdy jestem zła, nie zasługujesz na mnie, gdy jestem dobra. Uważam, że to jest fenomenalne podejście, aby potencjalny partner seksualny, tudzież partner gdzieś tam, aby zrobić tą fuzję majątkową w postaci małżeństwa, aby pomyślał sobie, a w zasadzie coś tam przeczytała, nie? Jeżeli tak rzuca cytatami z rękawa, prawda? Pamiętamy, znowu, skoro mamy te już leginsy, nie? Nie wiem, zrobić o tak, na przykład na kolanku, o tak robić. O, i teraz czytasz i nóżki też, tak dziewczęco bardziej. O. Medytacja. A żeby była jasność, medytacja. Czyli zupełnie nie musimy wiedzieć, o co nam chodzi. A po co? Medytacja ta nie leży obok tej buddyjskiej, gdzieś tam uduchowionej, tylko to jest bardziej taka medytacja PR-owa. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Że las, że pola, że tlen i medytujemy. Przynajmniej udajemy, no, jak pozujemy do zdjęcia, nie? I tyle. Właśnie, to dla dziewczyn, które już mają dzieci. Kurde, przestańcie już, dość, nie? Po co? Bo już ci, którzy kiedyś się was podkochiwali, czy chętnie zaglądali na wasz profil, już dzisiaj mówią, dzieciata, nie? Dziecko to jest rzecz, w zasadzie persona intymna, czyli taka, która jakby raczej się nie pcha przed obiektyw, chyba że ktoś go przed ten obiektyw, prawda, wstawi. Korzystając z okazji szybko, warto tą dupkę wyeksponować, nie? Czyli znowu, przysiadamy sobie tu głęboko, tak, możemy jeszcze się odwrócić, o, tutaj, prawda? I cały czas świrujemy, cały czas uwiarygodniamy się w ekosystemie i tak dalej, to jest bardzo istotne, dziewczyny. Robimy kombo, gdzie? Jak myślicie, gdzie jestem? Lustro. Lustro, lustro, lustro. Wiecie co, kochane, ostatnio słuchałem wykładu Ajahna Brahma, to jest jakiś tam dosyć wysoko w hierarchii buddysta, światły duchowny. I powiedział jedną zasadniczą rzecz, że jak on miał 20 lat, to myślał, że wszyscy o nim myślą i spoglądają na niego, na jego poczynania i tak dalej. Jak miał 40 lat, zdał sobie sprawę, że w zasadzie to jakaś bardzo nieliczna garstka i to taka najbliższych, a mając 60 lat, on sobie zdał sprawę, że on nikogo nie obchodził. I vice versa. Mam nadzieję, kochane, że tym optymistycznym akcentem teraz zakończę. Kocham was bardzo, daję busi siusi i wszystkiemu innemu. Cześć! I tyle. Nie wiem, dlaczego ja to robię właśnie teraz. Tymczasem uciekam, rzucę za chwilę mikrofon na trawę i on stuknie, a ja polecę tam jak dzik w szyszkę. Cześć!